Witam Was serdecznie kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Dla tych, którzy może pierwszy raz trafili na ten kanał, chcę tylko powiedzieć, że zajmujemy się tutaj na tym kanale szeroko pojętą profilaktyką, znaczy promocją w ogóle zdrowia, promocją wszelkich działań profilaktycznych, bardzo szeroko pojętą, czyli wszystkiemu temu, co służy naszemu zdrowiu. Tematyka dotyczy odżywiania, suplementacji, terapii polami magnetycznymi, ruchu, wiecie, tężyzna fizyczna i tak dalej. Dalej, psych psychika, umysł, praca nad, nad rozwojem osobistym, duchowym, nad opanowaniem stresów, czyli wszystkiego tego, co służy naszemu zdrowiu. Niezależnie od tego, że życie jest życiem, różne wiadomości są, w jednej z audycji mówiłem o tym, że niektórzy narzekają, że życie to jest takie, znaczy rozwijają poetyckie określenia że życie jest długie i szare jak pewna wstęga, a ja mówię jakie szare jakie szare dzisiaj wstęgi są bielusienkie, perfumowane z kwiatuszkami w dodatku mocne, bo listki są wzmocnione, czasami potrójne, czy tam poczwórne listeczki, w paluszkach się nie rozpadają, i tak dalej, i tak dalej, więc to zależy od punktu widzenia, co kto w głowie ma, albo pod tym sufitem, między te, na tej przestrzeni 20 paru centymetrów, albo mamy pozytywne widzenie świata, nie śmiejemy się. Nieraz mówię Gelos, śmiech z greckiego, gelotologia, terapia śmiechem. Albo skwaszenie, więcej nic. No to każdy ma wybór. Ja wybieram śmiech, ewentualnie jakieś dowcipy, kawały. Warto się śmiać. Przynajmniej wszystkie narzędzia wewnętrzne się trzęsą, i jest to wewnętrzny masaż dla tych narządów. Słuchajcie kochani, o czym dzisiaj? aha, słuchajcie, nie zapomnijcie o subskrypcjach i o ewentualnie lajkach z góry. Może nie będziecie wiedzieli, o czym będę mówił. Może się dzisiaj, dzisiaj posypię, ale mam nadzieję, że nie. Może Wam się to nie spodobać, ale jak klikniecie od razu na plus, to będzie fajnie. Więc słuchajcie, o czym dzisiaj? No właśnie o tym, jak nas faszerują. Ja wielokrotnie o tym mówię. Że jesteśmy po prostu zakwaszeni, to solidnie zakwaszeni, czyli zatruci, zatokrzycznieni, czyli bo każdy, wszystkie toksyny mają charakter kwasów. I jesteśmy zakwaszeni, i w związku z tym zakwaszone są nasze układy nerwowe, układy rozrodcze, wszystkie układy. nie chodzi tylko o wątrobę i nerki, które są takim, takimi fabrykami utylizującymi te toksyny, i po prostu nie, są już niewydolne. Bo zbyt duża jest podaż tego wszystkiego, tych wszystkich trucizn, toksyn i tak dalej, i tak dalej. a z tymi toksynami mamy do czynienia wszędzie. To jest produkty do jedzenia, jak wiecie, celowo nie nazywam tego żywnością, posiłkami yy, i tak dalej. Produkty do jedzenia to jest woda, to są wszelkiego rodzaju, to wszystko, co pijemy, czyli co nam oferuje się, to są nasze otoczenie pełne chemii, to jest chemia na ścianach, to jest chemia na podłodze. W postaci paneli, w postaci jakichś dywanów. To schemia w naszych ubraniach. Wszędzie jest chemia plastiki i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest problem. Więc pytanie jest, czym nas po prostu, słuchajcie kochani, faszerują. Więc ja tutaj się odniosę. Zaraz zobaczymy, a gdzież to mój zginął? He, he, he. Gdzie mój zginął artykuł? Przepraszam Was bardzo, ale muszę jeszcze raz zajrzeć gdzieś indziej. No właśnie, z raportniku, aha, chyba już y mam nadzieję, że będzie, y więc jeszcze raz postaram się udostępnić ekran. No i właśnie, a jest, raportniku udostępniam już. Za dużo miałem potwieranych tutaj e, różnych rzeczy. No, zniknij, zniknij, jakiś tam coś tam się pojawia. Więc e, słuchajcie, f, no właśnie, odniesiemy się do konkretnego tekstu. E, jak widzicie, to korzystam często z prasy, gdzieś tam wynajduję różne historie. A więc e, Business Insider e, to było, słuchajcie, muszę się przy, przyjrzeć. O tu, 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 3 stycznia 2019 rok. Godzina zero, czyli 5 lat temu, i znowu ktoś może powiedzieć: jakiś realista, myśl realnie, człowieku, to było 5 lat temu, teraz jest inaczej. Zgadza się, jest inaczej, bo jest jeszcze gorzej. Yy, I żeby nie było tutaj, że znowu narzekamy i tak dalej, że straszę. I jeszcze raz powtarzam: na każdy miecz jest tarcza, na każdą akcję jest reakcja. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki niejakiego pana Izaka Newtona. I tak dalej. I teraz ja odniosę się do właśnie artykułu z Business Insider. Nik, badania Niku. Polak zjada średnio 2 kg ulepszaczy do żywności. Zjada więcej. Od razu powiem, że około 6 do 8 kg. W, tym, w, tych, w tej masie około 700 do 1000 kg, co wtłaczamy w siebie co roku. To znajduje się około 6 do 8 kg spórkniaczy, polepszaczy, barwników, pestycydów, mikro, nanoplastików, metali ciężkich, e, pozostałości leków wet, weterynaryjnych dla zwierząt, antybiotyków itd. Itd. itd., itd. Aha, zaraz, momencik tutaj słuchajcie, tylko zwiększę może tekst, bo o tak, żeby Wam też było wygodnie ewentualnie czytać. Więc posłuchajcie. Przeciętny Polak zjada rocznie 2 kg, jeszcze raz powtarzam, to jest ilość zaniżona. Do żywności takie, jak konserwanty, przeciwutleniacze, słodziki, emulgatory, wzmacniacze smaku czy sztuczne brawniki. Ich spożycie przez niektóre dzieci przekracza normy nawet pięciokrotnie. Wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. I teraz y, momencik, ale tutaj muszę sobie coś y, pod... Dobra, już załatwimy to rzecz że techniczną. I teraz tak, jak widzicie, na tym nawet zdjęciu, ulepszacze do żywności są w słodyczach, w wędrinach w słodkich, napojach, na białe wszędzie. Według NIK odpowiedzialne za nadzór służby nie sprawdzają, czy to, co producent deklaruje na opakowaniu, pokrywa się rzeczywistym składem produktu. Z badanych w latach 2016-2018 pierwszy kwartał przez organy inspekcji sanitarnej blisko 9 tysięcy próbek zdyskwalifikowano 26, czyli 0,3%. W zleconych przez nich badaniach laboratoryjnych 35 próbek zakwestionowano, zakwestionowano 5 próbek, czyli 14%. Między innymi z powodu obecności niezadeklarowanych na etykiecie dodatków. Czytamy w raporcie. I teraz tutaj jest przykładowy etykieta i stan obecny. Łososiowa, polędwica, wieprzowa. Składniki. Mięso wieprzowe, 92% sól, regulator kwasowości, mleczan sodu, glukoza, stabilizatory, trifosforany, polifosforany, cukier, przeciwutleniacz, izoaskarbinian, sodu, substancja konserwująca w postaci azotynu sodu. I tak dalej, i tak dalej. Przyglądajcie się po prostu etykietom na opakowaniach w sklepach, gdzie, gdzie kupujecie. I teraz, a tutaj z kolei ujęcie substancji dodatkowych na etykiecie. Numer E lub nazwa dodatku E wraz z funkcją technologiczną. A więc mamy kwas fosforowy, fosforany, polifosforany, di trifosforany izoaskorbinia sodu, przeciwutleniacz i tak dalej, i tak dalej. I, I tak dalej. Więc ja tutaj już nie będę Wam odczytywał. Widzicie, jest po prostu sami. I teraz posłuchajcie, co dalej. W Unii Europejskiej dopuszczono ponad 330 różnych dodatków do żywności. W Polsce dzienne limity spożycia określono dla 200 składników. Uwaga, żebyśmy się dobrze rozumieli. W Unii dopuszczano 330 różnych dodatków. W Unii, czyli w Polsce również, ale w Polsce dzienne limity spożycia określono dla 200 składników, czyli dla 130 jeszcze tych limitów nie określono. No i tutaj słuchajcie, 19 ulepszaczy w kiełbasie, 12 w gotowej sałatce. I to jest akurat, słuchajcie, źródło: to jest opracowanie własne, Niku, czyli ta ilustracja również. Przyjrzyjcie się. Zresztą będziecie mogli zatrzymać akurat ten, ten, ten slajd, że tak powiem. Na chwilkę i poprzeglądać się, ile tego wszystkiego jest, jak to jest po prostu naszprycowane, ile te, tutaj jest tych E. E, oczywiście, to jest klasyfikacja tylko. W, w tej klasyfikacji E dodatków są oczywiście i witaminy, i, i różne substancje, takie prozdrowotne, oczywista sprawa. Natomiast są pewne działy tego E, gdzie są to albo szkodliwe, albo nieszkodliwe, określa się, albo trucizny i tak dalej. I teraz. Tymczasem przebadana na zlecenie NIK, sałatka ze śledziem, zawierała 12 dodatków do żywności i kiełbasa śląska 19. No właśnie to, co tutaj po, po, po prostu pokazałem. Według badań NIK jednego dnia można przyswoić nawet 85 różnych E. Wynika to między innymi z faktu, że dieta przeciętnego konsumenta w około 70% składa się z produktów. Przetworzonych, zawierających substancje dodatkowe, ależ oczywiście są to substancje, które w normalnych warunkach nie są spożywane samo jak, same jako żywność i nie są stosowane jako charakterystyczny składnik żywności. Uwaga, dodaje się je po to, aby zapobiec niekorzystnym zmianom smaku, barwy, zapachu, wydłużyć okres trwałości, zwiększyć atrakcyjność wyrobu, umożliwić tworzenie nowych produktów, np. typu light, ale także po to, by zwiększyć efektywność procesu produkcyjnego. Czytamy: i teraz posłuchajcie: przekroczenie limitu spożycia. W wielu produktach do jedzenia jest kwas sorbowy i sorbiniany. To są konserwanty. Tak jak tu pisze, dodawane głównie do z przetworów warzywnych, pieczywa, aromatyzowanych napojów itd. I teraz okazuje się, że jest tak zwana norma ADI, która czyli dopuszczalne dzienne spożycie czyli jest to wartość szacunkowa odpowiadająca. Ilości substancji zawartej w produkcie do jedzenia e, lub w wodzie pitnej, e, która może być spożywana w codziennie w trakcie całego życia, nie, stawia, nie e, stanowiąc poważnego, znacznego zagrożenia dla zdrowia ludzi. I to, to ta, ta ADI, ta e, dopuszczalne dzienne spo, spo, spożycie. Yy, określa się w miligramach zazwyczaj na kilogram masy ciała. I teraz popatrzcie. Czyli tych kwasów sorbowych, sorbinianów, w przypadku dzieci w wieku 4 do 10 lat, norma, zamiast załóżmy, jeżeli bierzemy pod uwagę jakaś tam ta, 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 ta limit spożycia na 100%, to jest to 291%. A z kolei yy, u 5% dzieci i młodzieży w wieku od roczku do 17 roku to jest prawie 700%. Przecież to jest szaleństwo. Dalej. Kwas benzoesowy i jego sole. Konserwanty występujące głównie w przetworach warzywnych, potrawach ziemniaczanych, napojach, lodach i tak dalej. I tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli. Otóż kwas benzoesowy i tego typu substancja w naturze występuje i jest naturalnym konserwantem na przykład w czarnym bzie w malinach w żurawinach w czarnej jagodzie i tak dalej bo gdyby się te wszystkie jagódki osypały na ziemię i nie miały naturalnych konserwantów to by szybko zgniły błyskawicznie a mają naturalne substancje konserwujące kiedyś takie naturalne substancje Konserwujące w postaci kwasu benzoesowego można było kupić w aptekach, ale to były naturalne środki. A dzisiaj ten kwas benzoesowy pozyskuje się w drodze syntez chemicznych z toluenu i dodaje się do wszystkiego, co spotykamy na półkach sklepowych. A więc, zobaczcie, znowu, dopuszczalne dzienne spożycie u 5% dzieci. W przypadku kwasu benzosowego to jest o 180%, w przypadku soli kwasu benzosowego to jest 145%, do 5% dzieci. I dziwimy się później, że te dzieci chorują na alergię, niewyleczone alergie, zamieniają się w astmy i tak dalej, dalej. E, Z ilo mleczany i polisorbaty. Czyli konserwanty występujące głównie w pieczywie. Słyszeliście te nazwy? No bo po raz pierwszy czasami słyszymy coś, więc kupujemy chlebek, bułeczki. Co jest co? co tearo, -o -ilo -mleczany I polisarbaty. Więc popatrzcie znowu: w przypadku z o mleczanów, 168,2% dopuszczalnego dziennego spożycia u dzieci i młodzieży. W przypadku polisorbatów 100 prawie 9% tego dopuszczalnego, a ta dopuszczalna, dopuszczalne dziennie, dziennie spożycie, dawka, to jest wartość szacunkowa, która określa się, że no nie zaszkodzi w jakimś tam czasie. A skąd my o tym wiemy przy okazji? Czy są robione jakieś badania? To trzeba przeżyć całe życie przeżyć, ewentualnie z 70-80 lat badać na okrągło tych samych ludzi, żeby stwierdzić to. Dalej, azotyny, sodu i potasu, konserwanty typowe występujące w wędlinach, peklowanym mieście, parówkach czy kiełbasie. Zobaczcie, najmłodsze dzieci, które, ma, które, które są karmione przez mamy paróweczkami, bo to jest takie delikatne, mięciutkie i tak dalej, Prawie 161 dawka dzienna procent. W przypadku mężczyzn 18, w wieku 18-74 lat prawie 122% procent normy. W przypadku, a 5% procent po, po, populacji ma przekroczenia jeszcze większe, bo kobiety powyżej 75 roku życia 183% procent dopuszczalnego dziennego spożycia, a dzieci w wieku 1 do 3 lat. Ale to jest 5% dzieciaków. 562% dopuszczalnego dziennego spożycia. I my zastanawiam się, dlaczego między nimi dzieci chorują. To nie jest jeszcze oczywiście jedyna przyczyna, ale, ale jest to bardzo poważna przyczyna. Bardzo jedna, jedna z najpoważniejszych. I teraz dalej do danych Niku. Izbra zwraca uwagę, że im więcej polepszaczy składu żywności, tym więcej alergii. A także wyższe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe i tak dalej. Kochani, no, czego ja nie odkrywam albo co odkrywam? Zatrzymuję już udostępnienie. Nie odkrywam niczego, o czym byście nie wiedzieli, o czym byśmy nie mówili już od, od dawna, 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 bo cały czas poruszam te wszystkie sprawy w moich audycjach. I tu chodzi o skutki. O skutki, co, co te wszystkie substancje powodują? Wielokrotnie powtarzam, że wszelkiego tego typu substancje to są toksyny, tylko one nie działają jeszcze ostro, bo są w małych stężeniach. Jeżeli zabijają bakterie, nie dopuszczają do ich rozwoju, to teraz jak one będą działać na przykład na naszą śluzówkę, na naszą wątrobę, na nasze nereczki, na nasze płuce, i tak dalej, i tak dalej. Co tam w ogóle w naszych jelitkach, w tym całym układzie pokarmowym powstaje? Jak wątroba ma to oczyścić, tą całą chemię, do której nie została stworzona? Kiedyś przeczytałem taką informację, że ażeby zmienić, podnieść yy, moc układu odpornościowego o marne 5%, trzeba około. 600 lat, 500, 600 lat. Czyli ileś tam tych pokoleń musi przeżyć. W przypadku owadów czy bakterii jest to bardzo szybko, bo te bakterie szybko się powstają, powiedzmy rodzą się i tak dalej, i tak dalej, powstają, namnażają owady to, to samo i one się znacznie szybciej przystosują. W przypadku ludzi niestety nie. Więc my nie jesteśmy przystosowani do tej chemii, którą łykamy, którą oddychamy i tak dalej. I to po prostu za toksycznie nasz organizm. 600 do, do 1000, 700 do 1000 kg przeciętny polak wtłacza rokrocznie w siebie różnych produktów. Czyli tu wchodzi, no gdzieś tam wychodzi oczywiście, 600, 700 do 1000 kg. I w tej masie jest więcej, bo czytam różnego rodzaju opracowania, jest yy, więcej niż, niż w tych badaniach nik -u. W niższych ocenach nikowskich to jest 6 do 8 kg tych wszystkich różnych, nie wiem jak nazwać, świństw, substancji chemicznych, które niszczą nasz organizm, po prostu od środka. Wprowadzamy wrogów do siebie. I teraz zwróćcie uwagę, że tak prawdę mówiąc, to ciągle mam taką chętkę napisać do prokuratora, powiedzmy, takie pismo, Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez producentów, sprzedawców wszystkich tych, którzy kompletnie nie reagują. Jest to dopuszczone normalnie. A przecież to nam szkodzi. I też niczego znowu nie odkrywam. Idziemy do supermarketu przy między półki i trafiamy dział ze zdrową żywnością. Zazwyczaj jakieś niewielkie tam, po prostu y, segmenty y, i tak dalej. A więc dział z żywnością, dział ze zdrową żywnością. Jak jest ze zdrową żywnością, to tamto co to, co to jest? Żywność? Jeżeli tamta jest zdrowa, to ta automatycznie niezdrowa. No, my żyjemy w świecie jakiejś z jednej strony hipokryzji, z drugiej strony schizofrenii. No i tak, jesteśmy hipokrytami i schizofrenikami. To jest jakiś rodzaj wariactwa, tak prawdę mówiąc. A wydawałoby się że jeszcze, że jesteśmy rozumni. Homo sapiens. Człowiek rozumny. Erectus wyprostowany. Tak, to słowo erectus kojarzy się często z czymś innym. To jest wyprostowaniem. Tylko czego innego? Tak prawdę mówiąc, ale czy sapiens? Oj, z tym to mam, mam wielkie wątpliwości. Dobrze, posłuchajcie. Wszystkie te toksyny zakwaszają potężnie organizm. O zakwaszeniu ja już mówię i mówię i mówię. Kochani, trzeba po prostu, nie mam innego wyjścia. Ci, którzy chcą być zdrowi, należy się po prostu odkwaszać, należy się odtruwać. No i tutaj y, może paść pytanie: to jak, niech pan powie, to najpierw proszę mi powiedzieć, a y, proszę mi to powiedzieć w dwóch zdaniach. Ok, to proszę mi powiedzieć w dwóch zdaniach, jak się pan czuje, jak się pani czuje. Ja mówię o tych rozmówcach, którzy zadają takie. Proszę mi powiedzieć krótko w dwóch zdaniach, jak to sobie z tym poradzić. miałem już takie przypadki. Rzadko, ale, ale zdarzają się. No więc proszę mi najpierw powiedzieć w dwóch zdaniach, czy, czy ma pan problemy zdrowotne, jakie, od jakiego czasu już pan leczy i tak dalej. Dwa krótkie zdania, proszę mi to opisać. Jest sprawa załatwiona. To wymaga, mówiąc poważnie, rozmowy. Jeżeli ktoś chce, to możemy rozmawiać. Nie ma żadnego problemu, ale nie da się załatwić tego na wstrzyknięcie palców. To jest zbyt poważna sprawa. Trzeba się szanować siebie. Siebie przede wszystkim. No i tak to jest, kochani. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Posłuchajcie, jak zwykle, prośba. Jeżeli ta audycja też Wam się spodobała, to przenoście ją dalej do swoich znajomych, do swoich bliskich. Nie tak wiele się rozszerza. To jest bardzo ważne. Przy okazji, no, liczę oczywiście na Wasze jakieś wpisy. Nawet po prostu, wystarczy, że napiszecie cztery literki: ALGO, A, L, G, O. Symbol, algorytm. Wstawcie łapkę, wstawcie kwiatuszka. Albo dziękuję, albo kropkę tylko, ale algorytm będzie liczył, więc zwiększają się w ten sposób zasięgi, tylko chodzi o to, żeby to trafiało do ludzi, żeby rosła, rosła świadomość prozdrowotna. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, do następnego nagrania. Papatki.